W pierwszych minutach filmu Jack Strong o Ryszardzie Kuklińskim widzimy grupę nieznanych Rosjan. Wśród nich jest więzień o imieniu Oleg Pińkowski, którego najpierw straszą niezaładowanym pistoletem, a następnie wrzucają do pieca hutniczego i palą żywcem. Dziś opowiem Wam o tym człowieku, o rosyjskim Ryszardzie Kuklińskim, zdrajcy ZSRR, który według wszelkim przypuszczeniom zapobiegł III wojnie światowej. Opowieść musimy zacząć od tego, że ZSRR oraz USA prężyły przed sobą muskuły od zawsze. Po pierwsze, Związek Radziecki jako pierwszy wysłał w kosmos człowieka. Był nim Jurij Gagarin, a następnie pierwszą kobietę, Walentynę Cieryszkową. Po drugie i co najważniejsze, Związek Radziecki w czasach, kiedy rozgrywa się ta historia, był w posiadaniu największej bomby w historii. Znajduje się ona nawet w Księdze Rekordów Guinnessa. Na próbach jej moc określano na 52 lub nawet 57 megaton. Jej eksplozję można było zobaczyć w Kanadzie, Norwegii, a nawet na Alasce. Jednak co ważne, wybuchu nie można było uznać za udany, ponieważ nie dotarła ona do celu. Wybuchła około 300-400 metrów nad ziemią, a fala uderzeniowa 3 razy okrążyła ziemię. Naukowcy po nieudanej próbie przyszli do ówczesnego przywódcy, Nikity Chruszczowa, padli na kolana i powiedzieli o niepowodzeniu, zapewniając, że wszystko da się jeszcze naprawić i będzie tak, jak należy. Należy przy tym zaznaczyć, że chcieli oni ładunek bomby zwiększyć do 400 megaton, ale udało im się wypełnić plan tylko w 15%. A warto zaznaczyć, że największa bomba, którą wyprodukowali Amerykanie, miała tylko 2,5 megatony. Zanim jednak do tego doszło i do gry wkroczył nasz dzisiejszy bohater, na swoją podwodną misję wypłynął okręt podwodny K-19 z napędem jądrowym. Był to dość pechowy okręt, jednak dla naszej opowieści ważne jest, że pewnego dnia, niedaleko od wybrzeża USA, nastąpiła awaria reaktora. 7 osób z załogi, które starały się zakleić wyciek, umarło natychmiast od promieniowania. Temperatura reaktora zaczęła się podnosić, a woda, która chłodziła reaktor, wyciekała. Załoga wykazała się heroicznym poświęceniem. Aby stworzyć nowy system chłodzący, chłopacy pracowali w pomieszczeniu, gdzie promieniowanie przekraczało 3-krotnie dopuszczalny poziom. Załodze udało się zapobiec katastrofie, jednak przypłacili to najwyższą ceną. I co najgorsze, do końca byli oszukiwani, że nic im nie będzie. A całą sytuację uznano za nieszczęśliwy wypadek, który porównywano do wypadku tramwajowego. Po tym wydarzeniu K-19 zyskał przydomek Hiroshima, a dopiero w latach 90. uznano zasługi i bohaterstwo załogi, na cześć której postawiono pomnik na cmentarzu kuźmińskim. W 2006 roku za to Gorbaczow wnioskował o nadanie im pokojowej Nagrody Nobla. I jak najbardziej ona się im należy, bo przecież uratowali świat. Na podstawie tej historii powstał film z Harrisonem Fordem w roli głównej. Związek Radziecki zaczął się rozpadać. Zaczęło brakować środków finansowych, jednak państwo uratowała ropa znaleziona w obwodzie tiumeńskim. Zaczęto ją sprzedawać na zachód i wtedy rozpoczęła się niebezpieczna gra Chruszczowa. Zaczął on wysnuwać coraz to nowe żądania względem Zachodu, wyciągając znaną nam do dziś kartę ataku nuklearnego. Z tego też powodu Związek Radziecki przetransportował rakiety na Kubę, wywołując wspomniany już wcześniej kryzys kubański. I tu zbliżamy się do naszego dzisiejszego tematu. 3 mężczyzn, szef sztabu generalnego, marszałek Związku Radzieckiego, Siergiej Biriuzow, szef głównego zarządu wywiadowczego, Iwan Sierow oraz dowódca artylerii wojsk lądowych, Siergiej Warientsow, dogadali się, że tak nie może być i trzeba z tym coś zrobić. Postanowili uprzedzić Amerykanów, że Chruszczow będzie blefować i żeby się tym w ogóle nie przejmowali. Że nie mają rakiet, aby przetransportować tę największą bombę, a te, które by się udało przetransportować, mają ładunek mniejszy o 17 razy od amerykańskich. Ale powstało zasadne pytanie. Jak to zrobić? To przecież zdrada ojczyzny. A poza tym nikt by im nie uwierzył. A może jeszcze bardziej by ich wystraszyli. Wymyślono więc, że jedynym wyjściem jest wysłanie do nich człowieka, który podawałby się za zwerbowanego szpiega. A Oleg Pińkowski był zięciem Warientsowa. Był więc zaufanym człowiekiem
i dostał rozkaz włączenia się w tę sprawę. Aby zrozumieć historię Pieńkowskiego, należy zdać sobie sprawę, że dokumentów i informacji, które przekazywał, nie miał i nie mógł mieć dostępu. Był tylko oficerem w GRU, czyli w Głównym Zarządzie Wywiadowczym. I to on powinien wyciągać sekrety Amerykanów, a nie dzielić się sowieckimi. Oleg Pieńkowski pracował w Moskwie pod cywilną przykrywką, ale często jeździł za granicę. Informacje zostały dla niego specjalnie przygotowane i mogły zostać sprawdzone przez Amerykanów i Brytyjczyków. Były to zabójcze informacje pokazujące krok po kroku, że Związek Radziecki nie był w stanie zagrozić Zachodowi i wszystko było jedną wielką ściemą. Nie jest do końca wiadome, jak odkryto, że szpieguje. Jednak rosyjski pisarz i były oficer Armii Radzieckiej oraz GRU, Wiktor Suworow, uważa, że może to wynikać z nieprofesjonalizmu wywiadu amerykańskiego. Mogli oni sprawdzać przekazywane przez Pieńkowskiego informacje w sposób toporny i widoczny dla wszystkich. Poza tym Pieńkowski współpracował zarówno z amerykańskim, jak i brytyjskim wywiadem, co wydaje się niedorzeczne i zwiększa szanse wykrycia. Dlaczego miałby współpracować z dwoma wywiadami, które mają podobne cele? Okazuje się, że Pieńkowski przekazał bardzo ważne dokumenty amerykańskiemu dyplomacie, którego uważał za agenta wywiadu. Tak przy okazji miał rację. I amerykański wywiad okazał się jedną wielką porażką, ponieważ ten człowiek nosił ze sobą te dokumenty 2 tygodnie, po czym oddał je Pieńkowskiemu, mówiąc, że nie może ich wziąć. I kiedy później pytano go, dlaczego tak postąpił, odpowiedział, że nie wiedział, czy to nie jest prowokacja KGB. On się bał, że coś mu zrobią, a jedyne, czego mógł się obawiać, to deportacja do USA. Po tym wydarzeniu Pieńkowski miesiąc kręcił się w miejscu, myśląc, co robić, i poszedł do Brytyjczyków. A oni od samego początku zrozumieli, co dostali. Ale te informacje nie były im do niczego potrzebne, tylko Amerykanom. Z tego powodu Pieńkowski współpracował z dwoma państwami jednocześnie i przez to wpadł. A skąd wiadomo, że Pieńkowski był podstawiony przez 3 wojskowych? Nie jest to nigdzie potwierdzone, ale to, co się z nimi stało, sprawia, że wersja ta jest bardzo prawdopodobna, a wręcz granicząca z pewnością. Tym bardziej, że, przypominam, Pieńkowski nie miał i nie mógł mieć dostępu do przekazywanych informacji. A co dokładnie stało się z tymi mężczyznami? Biryuzow zginął w katastrofie lotniczej w Jugosławii. Sierow został zdegradowany i wyrzucony z GRU, a Warieńcowa również zdegradowano. I ten następnie popełnił samobójstwo. Jednak wszystko to stało się co najmniej kilka lat po śmierci Pieńkowskiego. A dlaczego? Otóż Chruszczow nie mógł sobie pozwolić, aby wybuchł skandal. I stało się jasne, że armia zbuntowała się przeciw niemu i wysłała swojego człowieka do USA, aby dogadać się z Amerykanami. Ostatecznie więc całą winą obarczono Pieńkowskiego, który, co najdziwniejsze, nie uciekł, a dalej wykonywał swoją misję i przekazywał dokumenty obcym wywiadom. Ostatecznie podczas procesu przyznał się do współpracy z Amerykanami i Brytyjczykami i został uznany za winnego. Skazano go na egzekucję przez rozstrzelanie. Jednak do dziś nie wiadomo do końca, jak zginął. Popularnych jest kilka wersji. Jedną z nich jest rozstrzelanie, jak było w wyroku. Drugą to, że został spalony jak w firmie Jack Strong. Ale chodzą również słuchy, że został ułaskawiony. A jak objaśniano, dlaczego Pieńkowski zdradził? Mówiono, że kochał kobiety i pieniądze. Jednak wydaje się to niedorzeczne, bo jeżeli tak bardzo lubił kobiety i pieniądze, to dlaczego nie uciekł na zachód? Poza tym, gdyby miał więcej pieniędzy, zaraz wszyscy by to zauważyli. A nie było takiej sytuacji. A moralność przez komunistów była ściśle kontrolowana. Pieniądze Pieńkowski brał tylko po to, aby Amerykanie i Brytyjczycy wierzyli, że jest szpiegiem, który jest gotowy sprzedać swoją ojczyznę. Musiał ich przecież jakoś przekonać. W 1963 roku uznany za szpiega i zdrajcę Związku Sowieckiego. Teraz uważa się go za bohatera, który ocalił świat przed blefami Chruszczowa. I kolejną, być może ostatnią w historii świata wojną, do której ostatecznie nie doszło. Ta historia pokazuje, jak aktualny jest ten temat, kiedy dzisiejsza Rosja po raz kolejny chce grać kartą użycia broni jądrowej. Chcę przypomnieć, że nasza strona także rozpolagaje różnymi środkami porażenia, a po oddzielnym komponentom
и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф.